co, planowaliśmy pojechać na Węgla, ale w tamtym tygodniu był tam znajomy, jak przyjechaliśmy z Grecji. I mówił, że było strasznie dużo ludzi, a część ludzi nawet tam nie wpuścili, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy się pchać na Węgla. A pojedziemy do znajomych, bo znajomi są na kempingu Molosiek, więc zarezerwowaliśmy sobie tam parcelę, żeby nie było też problemów, bo teraz tutaj w Polsce pełno ludzi na tych kempingach. Można było sobie zarezerwować, jakiś tydzień temu rezerwowaliśmy i jedziemy na weekend na Molo Osiek, więc oglądajcie. Trochę inne, już kiedyś tam byliśmy na Molo Osiek dawno, dawno temu, ale teraz spróbujemy troszkę inaczej to wszystko pokazać. Więc oglądajcie, jak widzicie, przyczepka już za nami podpięta, więc bez zbędnych ceregieli ruszamy na Molo Osiek. Tutaj jest znak wielki Molo po prawej, a my tutaj będziemy skręcać w lewo. W tą dróżkę tutaj. Paulina, pokaż dróżkę. Jest dróżka. I tu się dojeżdża. Najpierw trzeba jechać do recepcji i załatwić sprawy formalne, a później nie wiem, bo tutaj są dwie drogi i nigdy nie wiem, czy tutaj można przejechać, czy nie można. Tutaj po... Jak dojedziemy do recepcji, to jest taki mostek po lewej stronie, który można wjechać na kemping, albo jest oddzielna brama do wjazdu, ale ludzi tu już jest sporo. Wakacje są. Gdzie na was przyjechali? Już tam przyczepka też stoi. No nic, zobaczymy. Najpierw recepcja, zaliczymy recepcję i będziemy się zastanawiać, co dalej zrobimy. W tym białym budynku jest recepcja. Tutaj, jak widzicie, to jeziorko, a tutaj na wprost, teraz jak patrzymy, tam jest napis kemping i tam jest kemping. I tam się będziemy kierować, tylko tak jak wam mówiłem, albo można wjechać sobie tędy i tam przez taki mostek, albo my się w ogóle wyjedziemy z powrotem na tą główną drogę i zaraz skręcimy w prawo i w prawo, bo tam jest też dobra miana, żeby wyjechać. Tam jest taki wjazd od tyłu. I tak chyba zrobimy. Bo nie wiem, czy przez ten mostek, jak będę przejeżdżał, czy mi się nie wywiesi przyczepa. Teraz się wszystkie dowiemy, Paulina, to mi poszło załatwiać. Tak jak tutaj wjechaliśmy, pojechaliśmy na recepcję, natomiast po załatwieniu wszelkich formalności trzeba z powrotem wyjechać, wycofać się i wjechać inną stroną na kemping. Tak to jest tutaj, no troszkę średnio to rozwiązane. No tam przez mostek nie wpuszczają, nie? Przez mostek nie wpuszczają. Nawet przede mną byli państwo z namiotem i też nie wpuszczają. Czyli wyjeżdżamy z tego, w tym miejscu, gdzie wjechaliśmy i tutaj skręcamy i zaraz. I to skręcamy w prawo. No nie pamiętam, czy to było dalej jeszcze. Dalej. Czy to drugie tu było? I tu teraz sobie musimy... Tutaj. Tutaj. I tutaj skręcamy w prawo. Musieliśmy się jakby wycofać, wykręcić. No i tutaj tam już jest widać wjazd na kemping. Tutaj tak. Molo Osiek. I wjeżdżamy. I tu się wjeżdża już. No nie ma za dużo ludzi. Tutaj są nasi znajomi i przyczepką stoją, a my gdzieś tutaj z boku się ich ustawimy. Tu w parcelach nie ma szaleństwa, jak widzicie, takie wielkość. Trzeba będzie się na tym jakoś zmieścić. Trochę ciasno tu jest, wam powiem, tak jak zobaczycie sobie. Te parcelki są takie, że tutaj też takie krytycznie się ustawimy. Co prawda tamtą mamy, ale też jak się ustawimy przyczepę, daszek rozłożymy, to już będzie koniec parceli. Na parceli mamy, tutaj chyba nie ma na tych akurat odpływu, ale jest woda i prąd. Więc podłączymy się, wodę będziemy mieć blisko
jedynie z szarą trzeba będzie latać. Dojedziemy sobie tutaj do żywopłotu, tak żeby tutaj jeszcze było można toaletę wyjąć. Nie? Tak żeby jeszcze toaleta wyszło, nie? No ale żeby się daszek rozłożył. No wiem, no to trzeba zobaczyć ile. Jeszcze kawałek jedź, jeszcze. Ja bym jeszcze jechał. Jeszcze jedź, jeszcze. No i tak będziemy chyba stać. No. Idź sobie na parcelę prawie dalej tam. Nie, nie, skręci tak i już będzie. Będzie okej. Okay. Nie wyrobi. Daszek tylko, nie, będzie okej. Okay. Braknie miejsca chyba, nie? No tu jeszcze się trzeba jakiś kibalek, żeby będzie wypuszczony. Jeszcze ją trochę skręć. Darega, ty niwelatorem ustawiasz to? Tak. Tu jest nadzór. Bez nadzoru nie ma ustawiania. Dobra, no już no i, jesteśmy przy krzakach sami. No i teraz ile tutaj jest? Zaraz zobaczymy. A jak masz niwelator... Raz, dwa i pół. No idealnie. I będzie akurat na daszek. Jak masz niwelator, gdzie masz łatę? Dobra, pion, poziom i... Dawaj, stary. Daszek, bo gorąco się robi. Jesteśmy już rozłożeni, jak widzicie, za mną. Bo strasznie gorąco dzisiaj jest, powiem wam. Teraz wiaterek się taki fajny zrobił. Idziemy się teraz przejść na basen i później jeszcze coś tam dogramy. A na razie idziemy się trochę ochłodzić. Dzisiaj jest basen w tańszej cenie, więc można skorzystać. Dzisiaj jest po 15 zł. Powiem wam, że jeszcze tutaj nie byliśmy na basenach. Byliśmy na kempingu, ale jak byliśmy na kempingu, to jeszcze nie były baseny czynne. Więc zobaczymy, jak teraz wyglądają baseny. Tutaj jest jeziorko z wodą. Ta woda, widzicie, tutaj nie jest za czysta, ona nie jest, ale tam są normalnie, tam jak widzicie, tam są już normalnie baseny. Nie to, że z tą wodą tutaj z jeziora, tylko normalne baseny są zrobione. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ładnie to wygląda, nawet zjeżdżalnia jest. Ale ludzi jak mrówków. A tutaj są knajpki jakieś. Tutaj też macie knajpkę. Piwko jest, można iść teraz poleżakować. Widzicie, tak wyglądają tutaj te baseny. Mały brodzik. Jakiś większy jeden jest basen. W sumie są dwa baseny. Ale ludzi jest full. My sobie siedzimy tutaj pod parasolem. Znaczy jedna zjeżdżalnia jest. I basenik. Całkiem fajnie, zaraz wskoczymy, zobaczymy. Powiem wam, że już się wykąpaliśmy, zamoczyliśmy. Dzisiaj jednak trzeba ruszać w tych basenach, bo chłodno jest. Dzisiaj jeszcze wiaterek taki wieje dość mocny. Niby, że jest gorąco, jak się siedzi na kempingu, to jest gorąco, ale jak się wejdzie do tej wody, to się od razu zimno robi. Jak będziecie sobie tutaj przyjeżdżać na basen, to weźcie pod uwagę, że woda jest ogólnie chłodna tutaj. No nie, może my jesteśmy też przyzwyczajeni do tych innych temperatur greckich, bo może było cieplejsze, niż tutaj jest ten basen. Ale do przyzwyczajenia. Myślę, że dzieciaki nie będą miały żadnego problemu, żeby tu wejść. Stoimy jeszcze z Pauliną do zjeżdżalni, zjedziemy. Kolejka jest taka, że... Same dzieci tutaj są. Same dzieci, stoimy od samego dołu stoimy tam, od parteru. Ale jedziemy zjechać, zobaczymy, jak tutaj wyglądają zjeżdżalnie. O, zobaczcie tutaj. Tutaj już widać zjeżdżalnię. Robi się takiego ślimaka i się zjeżdża, no. Zaraz nagramy to wszystko, wiatr wieje, to nie wiem, czy będzie u nas dobrze słychać. A tutaj jest ścieżka rowerowa, bo nie idzie. Tutaj ścieżka dookoła jeziorka, można sobie objechać, jest taka asfaltowa zrobiona. Tylko my w tym roku nie wzięliśmy rowerów, w poprzednim roku wzięliśmy rowery i przejechaliśmy. Natomiast w tym roku, żeby nie zanudować Oliwiera, nie wzięliśmy rowerów i nie będziemy jeździć. O dobra, jesteśmy już prawie. Po jakichś dwóch minutach później jesteśmy na górze. Może pięciu minutach, będziemy zjeżdżać zaraz. No, lecimy. Dwie osoby i spadamy. Gdzie teraz my będziemy zjeżdżać? Czekamy. A światełka, Darek. Gdzie są światełka? A, dobra, zielone. Nie, czekaj, zjechał już? Zielone! Dobra, jadę.
Wracamy już z basenów, jest godzina 17, idziemy tu zjeść, bo nam przyjeść zechciało. Jest jeszcze jedna przyczyna, niestety. No, Paulina osy pogryzły. I to dwie. Dwie osy mnie ugryzły. Pokaż. To mam tu rękę spuchniętą. Jedną nie zobaczycie. Na drugiej tu. Tutaj ugryzły. Przed chwileczką. Ałaj. Jest jeden pozytyw tego. Nie gotuję dzisiaj obiadu. Aha. Zaraz zobaczymy. Nie ma co innego jedzenia dzisiaj. Darek i dzieciaki gotują. Dzisiaj właśnie obiadek sobie zgotujemy, zobaczymy. Wracamy właśnie na kemping. Idziemy ugotować jakiś obiad. Przyszliśmy z basenu, powinna się tam odgania jeszcze przed osami. Bo mało os. Powiem wam, że dużo tutaj os lata. Nie wiem czemu. Jestem popuchnięta po prostu w każdym no możliwym miejscu. No bo ty ściągasz. A teraz zrobimy sobie ogórki. Przygotujemy ogórki, żeby na jutro były. Nie robiliśmy tego w domu, tylko teraz zrobimy. I Oliwier pokażemy tutaj, wam. Oliwier tutaj odkrawa końcówki. Zobaczcie, jak ładnie weszło. 1,5 kg. Idealnie na ten swój. Dwa rządki się zrobiły. Zobaczcie, jak fajnie. Tak. Paulina tam już odbiera czosnek, bo zawitała do nas, bo ją znowu osa goniła. Ukryła nas już trzeci raz. Z całego kempingu, znaczy siedziała i tylko na Paulina nadrabia tutaj statystyki ugryzień. No właśnie, tylko on, tylko kempingu. Ją ukryła. Trzeci raz. Dobra, jedę przepukam te ogórki, bo są nieprzepukane. Dobra, trochę gorczycy jeszcze tutaj dosypiemy. Nie za dużo. Wstaniesz? Może tu. Pół wystarczy na to. Laura, przymieszaj trochę wody. Dobra. I jeszcze potrzebujemy koper. Paulina idzie po koper, wrzucimy, dodajemy kopru. No i ja sól, Paulina, nie? Bo to nie było solone. Było. Było? No to solone. Woda jest solona. Jedna łyżka na litr. O, to już nie śmadnie tak fajnie. Tak? A przez opakowanie pachnęło jak taka wanilia. A tak normalnie tak śmierci. Nie, normalnie. Nie, nie wiadomo. Ale z ogórkami smakuje, co? No, smakuje. Dobra, Paulina koper niesie. Zrzucamy koper, zalewamy wodą i teraz zostawiamy i na jutro będzie gotowe rano. Będzie można wziąć ogórek. Zalewamy to wodą gorącą. Nie gotującą się, ale gorącą. Ciepło. Jeszcze koperka. I sekret na wodę. O, dobra, i zakręcamy. Sekret na wodę, jaki jest? No mówiłem. Mówiłem, że na litr wody jedna łyżka soli. Dobra, zakręcamy. Zakręćcie to mocno, bo nie mogę jedną ręką. O, i tyle. I zostawiamy to na do jutra. I będą ładne ogórki już zrobione. I zobaczcie, jest już godzina 18. Tutaj ludzie się zaczynają zjeżdżać. Coraz więcej jest tutaj przyczep. Tu jeszcze tylko na wprost nas wolne i obok nas jest wolne. I tak to już praktycznie wszystko tutaj obstawione. Pewnie jeszcze ktoś tam dojedzie, dopiero 18, więc jeszcze ktoś przyjedzie. Widzimy sobie tutaj, że jesteśmy fajnie rozstawieni. Tylko mówię, to są malutkie parcelki, znaczy malutkie, no one są wąskie ogólnie. I tak jest, że przyczepa wchodzi, daszek i tyle, i po parceli. Dobrze, że tu jesteśmy ze znajomymi, to, bo tak to wiecie. Tu albo mieli, albo jesteśmy przodem do siebie rozstawieni, albo widzicie czyjąś ścianę innej przyczepy, ewentualnie namiotu. No i samochodu tutaj nie ma gdzie trzymać, my sobie tutaj postawiliśmy, jeszcze było miejsce, więc sobie tutaj stoimy samochodami. A tak też nie ma gdzie stanąć samochodami. Przyszedł wieczór i robimy sobie właśnie kolację. Dzisiaj na kolację hamburgery na grillu, to już widzieliście, gdzieś tam pokazywaliśmy, czy nie pokazywaliśmy? Pokazywaliśmy. Chyba nad morze, więc nasze burgery z Biedry, bułki z Biedry, podpiekamy bułki i sobie zrobimy zaraz hamburgery. I filet z kurczaka. I dla Pauliny filecik z kurczaka. Laura tutaj kroi sałatkę, surówkę. Jestem. A czemu Oliwier nie kroi? Bo on mu się to przyda. Bo on powinien to kroić. To powinien, ale sobie to lepiej idzie. Dziękuję. Widzicie, jestem dobrym krojaczem. Krojaczem jesteś niezły. No, jestem dobra. Hamburgery się już robią, zaraz będziemy sobie zjemy. Zobaczcie, tutaj następna porcja czeka. Kurczak. A tam już się szykuje stół. Pierwsza partia zrobiona, cztery chapsy wchodzą na takiego grilla z bułkami, żeby podpiec górę i dół, to cztery naraz się robi. Sorry? Ale cię upłę. Zabrzmiało. Teraz zrobimy tutaj, podpieczemy jeszcze te spody. Dawaj te góry, bo się palą. Góry już zdejmujemy. Czekajcie, muszę rękę zmienić. Jak się palą, nie palą się. O, palą się. O, się palą. Spadło? Dawaj. Bo gorące są. No są, czekajcie, przytrzymajcie się. I są nasze hapsy, cztery gotowe. Idź się uśmiechać o keczup.
Ty. Idź się uśmiechać o ketchup. Idź, idź, a czy my nie mamy ketchup? Idź tam, zapukaj, uśmiechnij się. Laura z Oliwiem tutaj nam przygotowali stolik. Hapsy gotowe, można jeść. Spokojnie, jeszcze się cztery robią, powinno sobie robić tą kurczaczkę jeszcze. Się smażę jej, a my sobie zjemy teraz po hamburger. Na kolację ketchup i hamburger.